Cześć kochani, witam Was serdecznie we vlogmasie dniu 9. Ja dopiero wstałam, jest godzina około 8 i pada śnieg, także super. Powiem Wam, że Niunia jeszcze śpimy, z Danielem wstaliśmy, bo po prostu się już wyspaliśmy. Daniel jest teraz z Lilką na spacerku, a ja postanowiłam, że otworzę kalendarze adwentowe. Także otwieram dziewiątkę i uwaga, uwaga, co to jest? Papier w papierze? I uwaga, są tu, już widzę, pianki. Z karteczką już możesz, czyli jeśli ktoś oglądał w tamtym roku vlogmas, to wiedział, co tutaj będzie. I oczywiście kostka dla Lilki. I zobaczcie, pada śnieg. Także może jeszcze będzie biało. Musimy namówić Daniela na choinkę, ale czeka nas sprzątanie dzisiaj. I gotowanie. Hej kochani, my właśnie wróciliśmy z zakupów i kupiliśmy choinkę, co prawda jest sztuczna, ale to nic. Także niedługo będziemy ją ubierać, ale najpierw zrobię obiadek, bo około 15-16 przychodzą do nas znajomi, także chcę sobie wszystko naszykować. I zobaczcie, kupiłam piękną gwiazdę. Mam nadzieję, że przetrwa u mnie dłużej niż mój storczyk. Niestety chyba nie mam ręki do kwiatków, bo wszystkie zaraz niestety umierają. Także zaraz przełożę ją do tej doniczki tutaj. Ja mam nadzieję, że zmieści się do tej doniczki z tym Mikołajem, ale niestety się przeliczyłam. A specjalnie żadnej nie brałam. No trudno. Będzie na razie tak. I kupiliśmy od razu takie czerwone bombeczki, bo mamy srebrne, oczywiście mamy ich dużo mniej, ale stwierdziliśmy, że właśnie dokupimy czerwone, żeby choinka była srebrno czerwona. Pokazywałam Wam, że kupiłam smoczek, chyba na przebitkach. Stwierdziłam, ja wiem, jestem szalona. Stwierdziłam, że to będzie ostatni smoczek, jaki kupię. Jeśli już nie zechcę, to trudno. Jest on taki cały silikonowy i tak, nie chcę go, także kolejne pieniążki wyrzucone w błoto, ale próbowałam. Aniunia sobie siedzi w bujaczku i bawi się taką szmatką szeleszczącą. Ale Wiki, nie jemy tego, no co ty? Nie jemy tego! Właśnie sobie zdałam sprawę, że zamiast czwórki otworzyłam ostatnio dziewiątkę, a czwórka jest tutaj. Także dzisiaj zjemy czwórkę zamiast dziewiątki. I jest tutaj laseczka. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo Daniela jeszcze nie ma, pojechał do sklepu, a ja stwierdziłam, że sama rozpakuję choinkę i ją jakoś złożę. Nie wiem, czy dobry pomysł, tak jak mówię, ale spróbuję. Będę ją rozpakowywała najpierw. Sprawdzimy, czy sobie poradzę, czy nie. Okay. Ale tak się zastanawiam, czy my dobrą choinkę wzięliśmy, bo tutaj jest napisane 120 cm, a my chyba braliśmy na 150, chcieliśmy przynajmniej. Ale trudno. I teraz jestem pewna, że wzięliśmy nie tą choinkę, co trzeba. Nie wiem, jakim cudem, pewnie ktoś ją po prostu przełożył. I wzięliśmy mniejszą choinkę, no ale trudno. Zaraz zadzwonię do Daniela i mu to powiem. Ciekawe, co on na to. A oto i ona, nasza choineczka. Troszeczkę się z niej posypało, nie wiem, czy to zauważycie. Ale najbardziej zainteresowana jest Lila, podgryzaniem jej. Lila, nie wolno. Nie jemy choinek. Halo? Nie jemy choinek. Lili. Christmas time and all the family's near, but I can't stop this.
I wish you were here. And decorations hanging from every tree make me wish my baby was here with me. Say, ooh, Merry Christmas, baby. Elfiku, Wiki, patrzy na choinkę i jest oczarowana. O, spojrzała na nas. Podoba się? Czy podoba się? Choinka chyba fajniejsza niż my. Za chwilę będą u nas znajomi, także powiem Wam, że dzisiaj taki szybki vlog. Żegnam się z Wami. Ale zanim się pożegnamy, zapomniałam Wam pokazać dziesiątki. Powiem Wam, że jest tam coś płynnego. Jakbym nie karmiła piersiów, to pomyślałabym, że tam jest jakieś małe winko. Kurczę, może jakiś napój? Nie wiem. Na pewno coś w szklanym opakowaniu i coś się tam przelewa. Dobra, tym oto akcentem świątecznym i oto tym prezentem żegnam się z Wami. Do widzenia. A raczej dobranoc.